chyba pójdziemy przetestować jedyną burgerownię, która jest w Serocku zaraz. Bo Jezu, już jesteśmy głodni, godzina 17. Jesteśmy eskortowani, bo zaczęła się impreza. I pani ze służby porządkowej nas eskortuje. My tylko tutaj przy tym przejdziemy sobie do tego. Został merem oficjalnie. Tu jest impreza grubsza. Przyjechał do nas, żeby świętować z nami. Pozwólcie, że w waszej obecności złożymy. A tam na początku sprawdzają, czy ktoś nie wnosi jakiś flaszeczek. Ale nawet nie mogliśmy przejść tak sobie od tak. Także to jakiś chyba pan prezydent będzie albo ktoś inny. Zmierzamy już w stronę lokalu jedzeniowego. Ta ulica jest spoko, bo tutaj jakieś takie są trochę sklepów jest, ale już jest późno, bo już jest 17.20, więc wszystko zamknięte. I oto jest ten lokal już. Tu jesteśmy. Trochę jest ciasnawa, może dlatego, że jesteśmy z psami. Co tam, Misio? Nie pacaj. Nie, bo zmieściłbyś się tam bez psa? No niezbyt właśnie. Co to czyli... Kurde, co to za różnica, czy jesteśmy z psami, czy nie? Czyli wychodzi na to, że jest ciasnawo, nawet jakbyśmy nie byli z psami. Same. Dwójka? To ta dwójeczka? Tak, wegan. Tak, to dla żony. Wegan. Max. Max jest mój. El Toro. Bekon. A mi? Ola, dla ciebie ten bekon. Dwa razy frytki. Tak. No, to jest wszystko u was, tak? Tak, to wszystko, no. Siedzieliśmy sobie ładnie, ale niestety zaczął padać deszcz tam. Z tyłu. Wegetariański. 35. Mój Max. Wiem, że to jest taki wielki kotek. Mój Max. To wiesz, moje. Zobacz moje, kochanie. To jest Max za 30. Oli jest jakiś bekonowy, tak? Mogę ci dać ten? To bekonowy był. Możesz się przywiązać. A to jest Kamila, mogę tak podnieść sobie na chwilkę? No i tak nigdzie nie pójdę. O. Dobrze trafiliśmy z tą recenzją. O tak. Tak, Festyn na pewno tam się udał. Czekaj, nie udał, że tam jest, zobacz. Jeszcze nie, ale teraz tak. Dobra, jemy. Jeszcze raz, bo tak nagram ładnie. Serockowi jest tak smutno, że wyjeżdżamy, że niestety polało się łzy z nieba. Mieliśmy czekać 30 minut, czekaliśmy dużo mniej niż 30, to na pewno. Myślę, że na mniej, ale trafiliśmy akurat taką pogodę, że jedzenie było w takim klimacie, w jakim było na stojąco i tak na nas kapała woda, bo tak nie za bardzo było się gdzieś tam spawać. Kamil, jakaś ocena z tego burgera nie, twojego? Nie, najbliższy był. Dobry był? 10 na 10. Mile zaskoczony. Poza... nie będę ujmować hamburgerowi, który był smaczny. Mimo tego, że była fatalna pogoda, trzeba było zjeść na stojąco. A to miałeś ocenić smak. Smaki były 10 na 10. Ola, Monika, ten, wegetariański. To jest najważniejsze. Nie, jako na wegetariański to jest na drugim miejscu po Burger Kingu. O, to dobra, ale to jakiś mały ten kotlet chyba był u ciebie. Nie, no było ok. Bo przeważnie te burgery, wszystkie wegetariańskie są obrzydliwe, a ten był dobry. Dobra, oni wzięli sobie mocno wysmażone. Monika miała z łagodnym sosem, ja miałem ze średnim, Kamil miała ze średnim. Ja miałem tego, ja miałem medium, a nie wysmażony. Więc następnym razem bym wziął po prostu taki bardziej dosmażony. Ale kotlet był duży, mięsny. Gruby, tak, gruby, chodź. Smakowo też spoko, tylko mówię, ja bym wziął bardziej ten wypieczony następnym razem po prostu. Za co? Bo jestem nadal głodna. Głodna jesteś? Dobrze myślałem, że będzie iść ten bardziej.
No, ja też nie jestem jakoś mocno najedzony chyba w sumie. Ja się trochę podjadłam, bo ja miałam trochę tych frytek. Ładnie wyglądały te burgery. A, frytki po 12 zł za porcję były. Mój burger był ten Max Burger za 30, wegetariański 35. A ich to nie wiem, albo po 35, albo po 30 też wasze, tak? No. Wyniki były najdroższe. Smacznie było, najedzony jakoś nie jestem specjalnie może, ale nie to, że były małe. Tak wizualnie to były całkiem spore i tam dużo było tych dodatków. No ale być może ta woda na nas tak wpłynęła, że bardziej głodni byliśmy. No, a smakowo ile bym dał? Ile byś dał smakowo, tak na 10? Dobry był, dycha. Nie, ty to tak dajesz, te wszystko tak dycha. A 10 to jest takie coś, żebyś trafił coś takiego idealnego, że już byś tylko w to... Że już byś tylko w to miejsce przyjeżdżał do końca życia. To jest jeszcze raz. To jest dziesiątka dla mnie. Jak będę tu jeszcze raz obok, czy nawet będę przyjeżdżał, to na pewno będę o tym myślał, żeby tu wstąpić. No... Tak, no jest tak, tylko mówię, no ja bym wziął bardziej ten wypieczony jednak. Ja ale wziąłem, to moja wina, bo pani... Ja wziąłem idealny, bo wziąłem dopieczony, tak, wszystko. Tak. Ale to moja wina, bo pani pytała na samym początku, jakie chcemy i o sosy i ten. Także tu to, jeżeli chodzi o obsługę, to nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Mi się wydawało, że bardziej mam ochotę na taki mniej wypieczony. Ja bym dał tak 8 na 10. A od z oceną? Czego? No burgera, ocena. 10 na 10. A ty? No ja 9, bo się nie najadłam, ale jako na wegetariański, no to dobry, bo naprawdę jadłam kilka i było, no w McDonaldzie się w ogóle jeść nie da dla mnie, przynajmniej dla mnie, no ja nie wiem jak innym, ale dla mnie te wegetariańskie to są tam niejadalne. Kiedyś jedliśmy też jakimś tam burgerze w centrum, też mi gdzieś zabrałeś, też to było niejadalne, a ten jest dobry, ale wolę z Burger Kinga. Było dobrze, poza tymi zrywami pogody, ale może dzięki temu będzie ciekawiej. Ja chcę tylko powiedzieć, że jest 13 maj, a my już byliśmy na jakichś 6 wycieczkach. Tak, i pokazuje, że jest 21 stopni, ale tak naprawdę się czuję, jak było tak z 16. No, tak, już się chłodno robi. Tak. Wyłącz to, już najdę się załatwić. Idealną bluzę miałeś do takich rzeczy. Do jakich rzeczy? Toaletowe. Podsumowanie szybkie. Podsumowanie Serocka. Ja jestem zauroczona, podoba mi się bardzo, bardzo, bardzo. Jest tam dużo takich miejsc, gdzie można mieć dom. Mi trochę ta droga tam nie pasuje. Te korki były w jedną stronę, korki były w drugą stronę. Tutaj na trasie do nas też korki. Dobra wycieczka była? Co? Fajnie jest ładnie w tym Serocku. No tak, żeby tak domy jak tam stały, to faktycznie ładnie wyglądają. No. Lidla nie widzieliśmy, Biedronki nie widzieliśmy. Takie dojeżdżanie do Warszawy, załóżmy tak 45 km od Warszawy, jak się mieszka, w obie strony 90, no to już tak wychodzi koło 60 zł za jedną taką tą podróż. Kciukujemy. Tak. Za to, że staliśmy w korkach jadąc, a jeszcze odnośnie tego burgera. Zjadłam go i normalnie jestem tak samo głodna. Jakiś tam był. Jestem tak samo głodna, jak byłam głodna przed zjedzeniem. Kończymy, żegnamy się z wami do następnego naszego wyjazdu. Tak.